Radio Ortodoksja. Temat carskiej rodziny, krachu i imperium jest mi osobiście bliski. Zresztą wszystkie te zagadnienia, ja myślę, że dotykają w jakimś stopniu każdą prawosławną rodzinę z Podlasia. W przypadku mojej rodziny jest tak, że ojciec urodzony w 1910 roku był w bierzeństwie. Moja mama, Nadzieja, urodzona w 1915 roku, urodziła się w Kostromie nad Wołgą w czasie bierzeństwa. Wrócili, zdaje się, w 19 czy w 20 roku. To bierzeństwo ma również bezpośredni związek z caratem, z osobą cara, z carską rodziną. Przecież nasi przodkowie opowiadali nam, tak było również i z moimi rodzicami, że kiedy udali się na wschód w uchodźstwo, w bierzeństwo, to byli spotykani niezwykle ciepło, gorąco, bardzo gościnnie. Później zachwycali się dobrobytem, jaki tam panował bliżej Uralu czy na Syberii, w każdym razie daleko na wschód od Moskwy. I później opowiadali, jak nagle ten dobrobyt i to wspaniałe w porównaniu z tutejszym podlaskim życiem tamto istnienie, jak szybko się urwało. A wszystko to ma związek oczywiście z tym, że nie stało cara, że nas odbyła się rewolucja, a z nią głód, przemoc. I ci nasi ludzie, którzy tak dobrze się czuli tam w Rosji, nagle okazali się obcymi, niepotrzebnymi i musieli wracać, a często nie było już do czego wracać. Tak więc wszyscy mamy jakiś związek z tym tematem, który dzisiaj jest tematem wiodącym naszego spotkania. Obejrzałem w ciągu tych ostatnich 2 miesięcy kilkanaście rozmaitych filmów dokumentalnych i nawet nie wiem, który z nich w najbardziej wiarygodny sposób oddaje los carskiej rodziny. Raczej należałoby mówić, że najlepiej byłoby zsumować je wszystkie i wybrać jakiś złoty środek, jakoś podsumować to. Chciałbym dzisiaj w wielkim skrócie, z wielką dyscypliną, żeby pozostawić czas na dyskusję, przygotowałem bardzo obszerny referat z myślą o tym, że będzie artykuł w Przeglądzie Prawosławnym. I z tego artykułu wyrosła ogromna praca. Bo kiedy człowiek zagłębi się w jakiś temat, to potem sobie myśli, a może je by jeszcze to dodać, a i drugie też by się przydało, a jeszcze inny aspekt poruszyć. I w ten sposób prosty temat urasta do niemal książki. Tak było i w tym przypadku. Ja chciałbym niejako streścić to, co mam napisane, a wykorzystać ten tekst tylko dla cytatów, jeżeli trzeba będzie coś albo kogoś zacytować. Otóż Mikołaj II, najstarszy syn Aleksandra III, ożenił się z księżniczką Hessen-Darmstadt Alix w 1894 roku. Był to ożenek, jak w przypadku arystokratycznych królewskich rodów, niezwykły, bo był to ożenek z prawdziwej miłości. Mikołaj poznał Alix, 12-letnią blondyneczkę, śliczną dziewczynkę, podczas jakichś tam rodzinnych spotkań, bo zarówno duński dom panujący, zarówno brytyjski dom panujący, niemiecki, wszystkie te rody były ze sobą skoligacone i przedstawiciele królewskich rodów spotykali się, czy to na weselach, czy chrzcinach. I otóż Mikołaj II zwrócił uwagę na 10 lat przed ślubem na tą śliczną blondyneczkę, księżniczkę Hessen-Darmstadt Alix. I mimo, że ojciec Aleksander III gorąco namawiał go, aby jednak ożenił się z księżniczką francuską,
żeby umocnić sojusz pomiędzy Rosją i Francją, to jednak Mikołaj nalegał na swoim i mówi nie za nic w świecie, chce koniecznie z Alicją. No niestety rodzice ulegli Mikołajowi i w 1894 roku odbył się huczny ślub, następnie koronacja, bo w tym roku zmarł Aleksander III. U Mikołaja i Aleksandry Fiodorowny, bo takie imię ona przybrała, urodziło się 5 dzieci, mniej więcej w odstępie 2 lat. W 95 jako pierwsza Olga, następnie Tatiana, następnie Maria, Anastazja i wreszcie w 1904 roku długo wyczekiwany, wytęskniony, upragniony syn i następca tronu Aleksy. Ale zdarzyło się nieszczęście, bo już właściwie podczas połogu okazało się, że ma on niezwykle groźną przypadłość. Hemofilia, ta choroba dotykała wiele panujących rodów i właściwie jej źródeł należy upatrywać u brytyjskiej królowej Wiktorii. Bo zarówno Aleksandra Fiodorowna, jak i sam Mikołaj II w jakimś stopniu, takim czy innym, byli potomkami brytyjskiej królowej. Brytyjski król George V, a także cesarz niemiecki Wilhelm II, zasadniczo byli braćmi ciotecznymi albo stryjecznymi. Zasadniczo oni byli właściwie wnukami, tak samo zresztą jak i caryca Aleksandra. Ale nie chciałbym zatrzymywać się na tym temacie koligacji. W każdym bądź razie rodzina carska żyła spokojnie, wychowywała dzieci, była niezwykle pobożna. W ciągu tych lat panowania należałoby zwrócić uwagę na wydarzenie prawdziwie tragiczne. To był 1904 rok. Ten rok zapoczątkował rewolucję, a następnie wojnę z Japonią. Cara, który był człowiekiem raczej łagodnym, niekonfliktowym, nie szukającym wojen i raczej skłonnym do negocjacji, premier Witte namówił i powiada: Wasza Wysokość, potrzebne nam koniecznie jakieś szybkie i błyskotliwe zwycięstwo. I szukali tak okazji do szybkiego i jakiegoś imponującego zwycięstwa i umyślili sobie, że warto byłoby odbić u Japończyków Mandżurię. Ale walka na tak dalekim froncie okazała się zupełnie skazaną na fiasko, trudności z dostawami i tak dalej. Następnie tenże 1904-1905 rok był znaczący pod tym względem, że przyniósł niepokoje społeczne, wielkie strajki, rewolucje i car, który był raczej konserwatywnym człowiekiem i uważał, że należy kontynuować linię swojego ojca, poszedł jednak na pewne ustępstwa i opublikował coś w rodzaju konstytucji, a więc nie nazywało się to konstytucja, ale był to tak swot zakonów, jakaś ustawa zasadnicza, która dawała szerokie prawa wszystkim mniejszościom, zarówno religijnym, jak i narodowym. I otóż wtedy prawosławie, chociaż pozostawało nadal religią panującą, to jednak cieszyło się takimi samymi prawami jak luteranie, baptyści i wszelkie inne sekty nawet. Wówczas to również odżyli staroobrzędowcy. Więc cerkiew prawosławna troszkę miała pretensje za to, że car jak gdyby potraktował tą cerkiew, wyznanie panujące troszkę po macoszemu. Więc ten 1904 rok, 1905 był taki smutny, tragiczny, nieszczęśliwy. Władza cara została ograniczona. Powstał parlament, duma państwowa, która bezustannie
aż do samego końca, do 1917 roku, bezustannie mówiąc kolokwialnie, bruździła carowi. Ciągle rzucała kłody mu pod nogi. I ten organ, który był powołany jako doradczy, ciągle pretendował do rangi organu wykonawczego, rządzącego. A więc było to przedmiotem wielkiej troski cara Mikołaja. I następny niezwykle smutny okres, data to I wojna światowa. Car Mikołaj nie za bardzo chciał angażować się w tę wojnę. Jak wiecie wszyscy, rozpoczęła się ona w 1914 roku od zabójstwa księcia Ferdynanda. Właściwie Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii. Carowi Mikołajowi wypadało wstawić się za prawosławnymi braćmi. I to w ramach tej solidarności car Mikołaj wypowiedział wojnę Austro-Węgrom. Austro-Węgry były z kolei w sojuszu z Niemcami. I tak oto Rosja została wciągnięta do wojny, której zasadniczo nie chciała. I ta wojna zasadniczo była podstawowym i głównym gwoździem do trumny zasadniczo całego państwa, nie mówiąc już o krachu Imperium Rosyjskiego. Wojna była straszliwa. Rosja zmobilizowała, proszę sobie wyobrazić, 20 milionów rekrutów. Liczba dosłownie niebywała. Byli to, jak na obecne czasy, tak się nie robi, ponieważ więcej jest czołgów i artylerii, a mniej żołnierzy. I oto Rosja zaczęła tą wojnę przegrywać. Żołnierze dezerterowali, więc naliczono około 1,5 miliona dezerterów. Chłopi, bo to oni głównie byli żołnierzami, uważali, że to nie jest ich wojna, że przecież kuzyn walczy z kuzynem, a trzeci kuzyn jest z kolei w sojuszu z tym kuzynem. To w żaden sposób nie jest nasza wojna. Żołnierze, a przecież 90% ich to byli chłopi, uważali, że przecież cesarzowa to Niemka. Krążyły bezustannie plotki i słuchy, że ona jest szpiegiem niemieckim, że ona musi działać na rzecz Niemiec. Żołnierze wiedzieli, że ich oficerami są często ludzie o niemieckich nazwiskach, którzy poprawnie nawet nie umieją mówić po rosyjsku. Więc zdarzało się, że występowali przeciwko swoim oficerom. Więc w takim stanie ducha, w złym przygotowaniu, kiedy nie wystarczało transportu, broni, jedzenia, nie mogło być mowy o zwycięskiej wojnie. W tym filmiku pojawiła się taka fraza, że oto w 1917 roku Rosję czekało wspaniałe zwycięstwo. Owszem, mogło ono być, ponieważ na Zachodzie powstał z pomocą Stanów Zjednoczonych, bardzo wydatną pomocą, drugi front brytyjsko-amerykańsko-francuski. I szala wojny istotnie przechylała się na stronę tzw. Antanty, czyli Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Francji i Rosji z drugiej strony. I rzeczywiście, być może tak jest, że komuś bardzo zależało na tym, żeby Rosję osłabić. I tu dochodzimy do istoty sprawy. Nie wiemy, jak to było dokładnie. Czy ta wierchuszka, generalicji, czy najwięksi, najważniejsi arystokraci byli przekupieni przez Niemcy albo Austrię, ale w każdym bądź razie od 1916 roku, kiedy car Mikołaj przejął dowództwo nad armią, stał się szefem armii, podczas gdy wcześniej był książę Mikołaj Mikołajewicz. Właśnie w 1916 roku zawiązał się spisek przeciwko carowi. I w tym spisku uczestniczyli najważniejsi generałowie: Aleksiejew, Ruski, Brusilow, Kornilow, Iwanow oraz inni. I okazuje się, że oni działali w ścisłej zmowie
z liderami Dumy, a więc Rodzianko, Gutkow, następnie Kierenski, który stał się później premierem. I stało się tak, że w lutym 1917 roku zaostrzyły się problemy aprowizacyjne. Była zima niezwykle surowa. Na wojnie, na froncie się nie wiodło. W Piotrogrodzie pojawiły się bunty, głodowe bunty. Związane one były z tym, nie z tym, że brakowało mąki, chleba, ale po prostu zawiódł transport. Rosja miała za mało pociągów. I ten brak pociągów powodował to, że po prostu nie starczało transportu i dla wojska, a także dla aprowizacyjnych celów. I pojawiły się grabieże, napady na sklepy, pojawiły się zabójstwa policjantów. Policjanci starali się w miarę nie używać siły, ale przemoc narastała, były nieporządki. I tu dochodzimy do tego, dramatyczne czasy lutego, marca 1917 roku. Tam było powiedziane, że generalicja wezwała cara do stawki, do sztabu generalnego, który znajdował się w Mohylowie. Car, jak słyszeliśmy, pożegnał się z carycą Aleksandrą i pojechał. I tam odbyły się decydujące i niezwykle ważne wydarzenia, bo tam de facto nastąpiła abdykacja. Nastąpiła ona w sposób, który zasługuje na uwagę, bo rzeczywiście to była najprawdziwsza zmowa generalicji. Generałowie po prostu zwabili cara. Zatrzymali go w pociągu w Pskowie i tam przez kilka dni urabiali go w maksymalny sposób, zastraszając: wasza rodzina jest w wielkim niebezpieczeństwie. Świta wasza, ochrona osobista wymówiła posłuszeństwo. Na ulicach pełno jest bojówkarzy, jest niezwykle niebezpiecznie. Garnizon stołeczny przeszedł na stronę manifestantów. I w tym stanie ducha car Mikołaj przeżył kilka niepokojących dni. Przyjeżdżali do niego przedstawiciele Dumy. Generałowie Ruski i Aleksiejew w żaden sposób nie dopuszczali nikogo do cara. I ciągle namawiano go, że dla dobra kraju, dla pomyślności wojny koniecznie musicie zrzec się tronu. Czy to na rzecz swojego syna Aleksego, który zresztą, jak już mówiłem, był chory na hemofilię, albo na rzecz swojego brata Michała. Okazuje się, że zasadniczo car nigdy nie podpisał rzeczywistej i prawdziwej abdykacji, że była to wielka falsyfikacja. Nigdy nie zrzekł się tronu. I Piotr Multatuli, prawnuk kucharza, kuchmistrza carskiej rodziny, on akurat udowadnia w swoich licznych publikacjach, że jest to wielka falsyfikacja. Car nigdy nie zrzekł się tronu, ponieważ nie mógł tego zrobić. Prawa, ustawy z 1906 roku w ogóle nie przewidywały abdykacji. Abdykacja, zrzeczenie się tronu nie były możliwe. Nie wolno było. Car mógł umrzeć albo ciężko zachorować, a wówczas był przewidziany jego następca. W danym wypadku jego syn Aleksy. Jeżeli syn Aleksy jest chory albo niepełnoletni, wówczas regentem, opiekunem jest ktoś inny, ktoś dalszy. Ale nie było w żaden sposób mowy o żadnej abdykacji. I okazuje się, że później odbywają się jakieś niezwykle sprzeczne płyną informacje. Świadkowie opowiadają, że car w pociągu udał się do swojego pokoju. Później przyniósł tekst na trzech czy czterech listkach papieru do telegramów. Okazuje się, że to była abdykacja, pisana odręcznie, ołówkiem.
i podpisana ołówkiem, bez żadnej pieczęci, bez niczego innego, tak jak gdyby ktoś ołówkiem zrobił jakiś brudnopis. I okazuje się, że to jest abdykacja. Później następują jeszcze jakieś rzeczy dziwniejsze, bo ten dokument był zatytułowany szefowi sztabu, naczelniku sztaba, znaczy Aleksiejewowi. Natomiast został opublikowany 4 marca jako manifest ob atreczeni od prestola. Więc zaraz, albo manifest, albo naczelniku sztabu. Jest to rzecz zupełnie nieprawdopodobna. Znawcy tematu uważają, że car nie mógł tego zrobić, że byłoby to wbrew prawu. Nie mógł być następcą tronu książę Michał, dlatego że ożenił się on z podwójną rozwódką i przez to tracił on prawa do tronu i on, i jego potomstwo. Nie mogło być tego dokumentu, ponieważ był on bez pieczęci, bez poświadczenia. Mógł on być ważny tylko wtedy, jeżeli by car wystąpił do gospodarstwiennego sowieta, do senatu z projektem ustawy o tym, że zamierza zrezygnować z tronu. Senat musiałby to zatwierdzić, następnie car musiałby opublikować już dopiero wtedy dokument, manifest o abdykacji. Tak więc wszyscy zasadniczo przyjęli to za dobrą monetę. 4 marca zostało opublikowane jak gdyby zrzeczenie się tronu, ale na dobry ład nie miało ono żadnej mocy prawnej. Nie było zrzeczenia się tronu. Natomiast, jak pisze Piotr Multatuli oraz wielu innych historyków, było tak, że car po prostu został postawiony przed faktem dokonanym. Że po prostu uznał, że tak czy owak, cokolwiek on by zrobił, to i tak to zostanie potraktowane jako fakt zrzeczenia się tronu. Ten tekst został opublikowany, wszyscy przyjęli to jako fakt. Natomiast w rzeczy samej ten dokument nie miał żadnej mocy prawnej. Ja powiedziałem, że zasadniczo abdykacja cara odbyła się. Car w nagrodę, że zasadniczo pogodził się z odsunięciem od władzy, wprawdzie był aresztowany 8 marca, ale pozwolono mu przyjechać do rodziny, do carskiego sioła i tam został już jako aresztowany w areszcie domowym. Przebywał aż do 1 sierpnia 1917 roku, kiedy to został przewieziony do Tobolska, a potem trafił aż do Jekaterynburga. Car w swoim pamiętniku pisał wkoło zdrada, tchórzostwo, kłamstwo. No bo rzeczywiście zdradzili go zasadniczo najbliżsi, wielcy książęta, generałowie, którzy kiedyś ślubowali wierność, zdradzili liderzy Dumy, z którą on bezustannie miał problemy. I ciekawa rzecz, że nawet członkowie panującej rodziny również stanęli na boku, na stronie puczystów. Oto na przykład książę Kiryl Władimirowicz z czerwoną kokardą w klapie przyszedł do Dumy i dobrowolnie oddał powierzoną mu przez cara gwardię morską do dyspozycji nowego rządu. Z przysięgą na wierność rządowi tymczasowemu pośpieszyli inni wielcy książęta. I co ciekawe, kiedy już po swoim aresztowaniu, niejako w nagrodę za zgodę na ustępstwo de facto, car połączył się z rodziną, to gdy przyjechał do carskiego sioła, wszyscy z jego świty rozbiegli się tchórzliwie, pozostawili go. Więc nawet dobry kolega z dzieciństwa, generał Naryszkin, też uciekł gdzieś tchórzliwie się schował. I trzeba tu powiedzieć rzecz, no dla cerkwi może niezbyt przyjemną, ale de facto, no ale prawdziwą. To, że
ustąpienie cara, prawdziwe czy nieprawdziwe, z pewną ulgą i zadowoleniem przyjęła także cerkiew, hierarchowie, synod cerkwi prawosławnej, a niektórzy duchowni wręcz śpiewali mnogaje lata wremiennemu prawicielstwu. Troszkę to niedorzeczne, bo jak można mnogaje lata czemuś czasowemu śpiewać, ale tak było. Trzeba tylko, wspomnę tylko jednym zdaniem, że 9 marca synod cerkwi prawosławnej wystosował taką odezwę, w której była mowa. Dokonała się wola Boża. Rosja wstąpiła na nową drogę życia państwowego. W imię pomyślności ojczyzny zaniechajcie wszelkich waśni i sporów. Zjednoczcie się w imię braterskiej miłości dla dobra Rosji. Zawierzcie siebie rządowi tymczasowemu. Święty Synod żarliwie błaga Wszechmogącego Boga, by błogosławił on pracom i poczynaniom tymczasowego rządu rosyjskiego, by dał mu siłę, moc i mądrość. Cerkiew już niebawem, dosłownie w następnych dniach, zrezygnowała z wspominania carskiej rodziny podczas liturgii. Następnie zrezygnowano z mnogoletstwi carskiej rodzinie, a niebawem, zaraz już w najbliższych dniach, usunięto tak zwane carskie dni, a więc świętami państwowymi był dzień urodzin cara, imieniny i tak dalej. A więc to szybciutko zrezygnowano. I tu trzeba powiedzieć, że cerkiew była bardzo jakoś tak uradowana tym, że nie ma cara. Było to troszkę dziwne, bo zasadniczo tyle dobrodziejstw cerkiew otrzymała od cara. Wprawdzie w 1905 roku rzeczywiście wszystkie wyznania zostały zrównane w prawach, ale w końcu to cerkwi prawosławnej car zrobił najwięcej, bo gdzieś tutaj mam dane, że okazuje się, że w ciągu 23 lat panowania cara Mikołaja było zbudowanych 10 tysięcy cerkwi. Było otwartych 500 monasterów. I w ciągu panowania tego cerkiew liczyła około 100 tysięcy duchowieństwa, 66 jeparchii i około 100 milionów wiernych. Car Mikołaj był wielkim dobroczyńcą cerkwi. Przy nim dokonało się najwięcej kanonizacji świętych niż podczas panowania pozostałych 16 członków dynastii Romanowów. Więc zasadniczo było za co dziękować i to bardzo. I teraz chciałbym króciutko wspomnieć o następnej takiej kwestii. Dlaczego car nie uciekał? Zdawałoby się, no musiał wiedzieć o tym, że szykuje się spisek przeciwko niemu. Spisek był przygotowywany od 1916 roku. Wywiad pracował dobrze, car musiał o tym wiedzieć, ale albo bagatelizował to, nie był człowiekiem naiwnym, z pewnością wiedział, co mu grozi, ale ze wszystkich dokumentów, zwłaszcza z tego dzienniczka, który car niezwykle skwapliwie, skrupulatnie prowadził, wynika, że Mikołaj II nigdy i za nic nie chciał opuszczać Rosji. Nawet caryca Niemka uważała, że ona jest już teraz Rosjanką. Ona jest matuszką Rosji, całej Rosji. I był taki moment, że azylu Mikołajowi II chciał udzielić jego kuzyn bliski, George V, brytyjski monarcha. Ale później zaważyły jakieś inne względy, a mianowicie chodziło o to, że caryca była podejrzewana o proniemieckie sympatie. Te plotki były tak rozpowszechnione i brzmiały tak wiarygodnie, że wreszcie Londyn postanowił nie udzielać schronienia swojemu drogiemu kuzynowi Niki. Bo tak też oni wcześniej w młodości nazywali się. Cesarz niemiecki, obecnie wróg, to był drogi kuzyn Willi. Brytyjski monarcha
to był nasz drogi kuzyn Gigi, a rosyjski monarcha to nasz drogi brat Niki. Więc trzej bliscy kuzyni, a mimo to nie znalazło się schronienia, ponieważ zaważyły względy polityczne. Były jeszcze i takie względy, że Londyn nie musiał zwracać Rosji wielu milionów rubli w złocie za zamówioną broń. Nie ma cara i nie ma zamówienia. I pieniądze zostały w brytyjskich bankach. Skoro nie ma carskiej rodziny, to i Stany Zjednoczone nie musiały zwracać 7 miliardów obecnych dolarów udziałów cara w kolei amerykańskiej. Więc tak oto polityczne względy zadecydowały o tym, że nikt zasadniczo nie wstawił się za carem Mikołajem. A poza tym jest jeszcze jeden powód. Gdyby car pozostał, a wojna była wygrana, to wówczas należałoby zrealizować obietnicę, dać Rosji pod panowanie Bałkany, a także cieśninę Bosfor i Konstantynopol. To było niezwykle ważne. Drugi Rzym byłby pod kontrolą Rosji. A więc takich wielkich ustępstw sojusznicy nie chcieli. Teraz króciutko o tym, o samotności pomazańca Bożego. Otóż w tych pierwszych dniach marca 17 roku, kiedy car Mikołaj znajdował się w pociągu, w samotności, w trwodze, z dala od rodziny, ciągle straszony jakimiś konsekwencjami, szukał ucieczki w Piśmie Świętym i czytał akurat Stary Testament. 20 lat temu, latem 1998 roku, w Pskowie, w zupełnie nieoczekiwany sposób objawił się egzemplarz Starego Testamentu z podkreśleniami i odręcznym pismem, ołówkiem pisanym cara Mikołaja. Był to egzemplarz tej księgi, którą właśnie czytał w tych pierwszych dniach marca 17 roku car Mikołaj II. I otóż, co jest niezwykle interesujące, zaznaczał on fragmenty, w których była mowa o pomazańcu Bożym. On na przykład zaznaczał takie miejsca z Księgi Wyjścia: poucze sam bądź, niech Bóg będzie z tobą, sam bądź przedstawicielem swego ludu przed Bogiem i przedstawiaj Bogu jego sprawy. Z Księgi Wyjścia: nie lękaj się, bo ja będę z tobą. To fragment z Księgi Rodzaju. Później znowuż z Księgi Powtórzonego Prawa, podkreślone czerwonym takim, brązowym raczej ołówkiem: Bogiem miłosiernym jest Pan, Bóg wasz, nie opuści was, nie zgładzi i nie zapomni o przymierzu, które poprzysiągł waszym przodkom. Car podkreślał jeszcze takie słowa, które nawiązują do wstawiennictwa za naród, i w Księdze Wyjścia podkreślił ołówkiem słowa: przebacz jednak im ten grzech, a jeśli nie, to wymaż mnie natychmiast z tej księgi, którą napisałeś. Pan powiedział do Mojżesza: tylko tego, który zgrzeszył przeciw mnie, wymarzę z mojej księgi. I jeszcze car podkreślił w księdze słowa: dzieła Pana, które ja uczynię z tobą, są straszne. Z Księgi Wyjścia. Chyba każdy z nas zgodzi się, że jeżeli ktoś czyta Pismo Święte i podkreśla takie oto fragmenty, akurat te, które tutaj cytuję, tylko niektóre z nich, to od razu wskazuje, o czym myślał, co zaprzątało jego umysł, co przedmiotem jego podstawowej troski było w tej wielkiej, dojmującej, bolesnej samotności. Właśnie te teksty Pisma Świętego o wielkiej roli pomazańca Bożego, o tym, że naród jest gotów go już ukamienować. Co wtedy? Co on ma robić z takim narodem? Oczywiście tam chodziło o Aarona, o Mojżesza, o Abrahama, ale car jako pomazaniec Boży odnosił to do siebie. I teraz jeszcze króciutko o tym, że wszystko to, co się odbyło z carską rodziną, przecież odbyło się dzięki temu, że trafiło to wszystko na podatny grunt. A ten podatny grunt to jest niezwykle
zeświadczałe, zlaicyzowane społeczeństwo. My ciągle idealizujemy tamtą przedrewolucyjną Rosję i uważamy, że cerkiew kwitła. Owszem, Rosja miała wielkie majątki nawet w ziemi obiecanej, mnóstwo świątyń, mnóstwo obiektów sakralnych. Były ciągle pielgrzymki do Ziemi Świętej. Car fundował cerkwie, monastery. Popularne były pielgrzymki do miejsc świętych, ale ta Święta Ruś, o której zawsze się mówi i mówimy o jakimś wielkim ideale, niestety to jest tylko jeden bok sprawy, bo następowała niezwykle przyspieszona laicyzacja, sekularyzacja społeczeństwa. Otóż okazało się, że kiedy car Aleksander II przyjął ustawę uwłaszczeniową, kiedy zlikwidował prawo pańszczyźniane, miliony chłopów, którzy zawsze byli ostoją, oporą cerkwi, musieli szukać pracy w mieście. Car dał im wolność, ale nie dał ziemi. Ziemię należało wykupić u swojego pana. Pan wystawiał na sprzedaż tylko najgorszą ziemię, sobie zostawiał najlepszą. I za tą najgorszą trzeba było brać pożyczkę w banku ziemskim i później przez 49 lat spłacać tą pożyczkę. Kto mógł to zrobić? Więc chłopi otrzymali wolność, ale nie otrzymali ziemi. Więc zaczęli przesiedlać się do miast. Tam zaczęli formować proletariat. Proletariat to zupełnie inna jakość, oderwani od swojego życia, od swoich korzeni, od tego środowiska, w którym zwykło się żyć, kiedy przestrzegali postów, kiedy nie było rozwodów, kiedy życie szło utartym, zwyczajnym rytmem, nagle w warunkach miejskich ci ludzie zaczęli popełniać przestępstwa masowo. Masowe zrobiły się rozwody, życie bez ślubu, nieślubne dzieci i tak dalej. I otóż zaczęło być akurat to najgorsze, że skoro był zwyczaj, że trzeba było się spowiadać tylko raz w roku i to wystarczało, to niektórzy uznali, że i raz w roku to za dużo. Wystarczy raz na 5 lat. Więc taka to była religijność. Owszem, było wielu świętych ludzi. Podstawowe masy wierzącego ludu pozostawały wierne cerkwi, ale ten niespokojny element, żołnierze wracający z frontu, z bronią, chłopi oderwani od swoich parafii, żyjący w wielkim mieście, to wszystko zaczęło powodować zupełnie inną sytuację, stopniowe odejście od cerkwi. Chciałbym tutaj zacytować taką wypowiedź niezwykle ważną, jak mi się wydaje, o tym, jak wielka przemiana nastąpiła w świadomości ludzi. Otóż filozof Iwan Iljin pisał: rewolucja 1917 roku wyniosła na powierzchnię wszystkie żądze i przywary narodu rosyjskiego, odsłania otchłań grzechu, wszystko co niskie i bezwstydne, brutalne i bezlitosne. Zdawało się, że samo plemię piekielne zawładnęło Rosją. Legiony gadareńskich biesów powaliły kraj na ziemię, zburzyły aż do podstaw wszystkie normy moralne, wraz z przyrodzonym poczuciem elementarnej przyzwoitości. Wzajemna zawziętość, niepojęta nienawiść do ludzi zawładnęły umysłami. Nic nie znaczyło zabić niewinnego człowieka, ograbić go, zniszczyć, podpalić. Zarówno zewnętrzni, jak i wewnętrzni wrogowie Rosji, wykorzystując brzemię wojny, sztucznie rozpalali grzeszne namiętności tłumu. Spisek diabła przeciwko Rosji i jej cara zakończył się sukcesem. Tak pisał Iwan Iljin. Jest oczywiście więcej takich cytatów, ale szybko chciałbym jeszcze powiedzieć, kto najbardziej zawinił śmierci cara. Mówiliśmy, że był spisek arystokracji, książąt, następnie działacze Dumy Państwowej. To oni zasadniczo wymogli niejako na carze zgodę, milczącą zgodę, trudno. Nie chcecie mnie,
niech tak już będzie, jak jest. To oni zasadniczo doprowadzili nie tyle do abdykacji, ile do faktycznego ustąpienia z tronu. Później rząd tymczasowy nie pozwolił carowi wyjechać za granicę. Car nie chciał jechać za granicę, ale rząd tymczasowy umieścił go w areszcie domowym. Car wyobrażał sobie i chciał, że będzie żył tam, gdzie zmarł jego ojciec Aleksander III, czyli w Liwadii na Krymie. Wspaniały klimat i byłoby w ogóle dobrze. Niestety nie pozwolono. Następnie rząd tymczasowy, kiedy bolszewicy doszli do władzy, przekazał rodzinę carską bolszewikom. I rzeczywiście, kto najbardziej zawinił w jego śmierci? Rząd tymczasowy nie uśmiercił go. Podobno uważa się, że Lenin chciał urządzić pokazowy proces. Nie chciał natychmiastowej śmierci cara. A mimo to, podobno, bo znowuż to nie jest pewne, decyzję o jego rozstrzelaniu podjął Komitet Bolszewików w Jekaterynburgu na czele z Jankielem Jakowem Swierdłowym. I rzeczywiście można uznać, że tym, który był bezpośrednim winowajcą śmierci carskiej rodziny, był rzeczywiście ten rewolucyjny Komitet w Jekaterynburgu. Lenin podobno tylko przyjął to do wiadomości, ale oczywiście carska rodzina zginęła tylko dlatego, że ona utożsamiała prawdziwie legitymną władzę, władzą pochodzącą od Boga. Lenin i Swierdłow i szajka im podobna przecież nie przyszła do władzy po wyborach. Nikt ich nie wybierał, oni sami władzę przejęli. Przejęli zupełnie bezprawnie. Tak więc jeżeli mówić o czyjejkolwiek bezpośredniej odpowiedzialności, to naturalnie spoczywa ona na bolszewikach, ale wszyscy przyłożyli do tego rękę, ponieważ zasadniczo nikt nie życzył carowi dobrze. Nikt nie chciał go uwolnić, nikt nie chciał pozwolić carskiej rodzinie żyć godnie. I wreszcie ich zlikwidowano, ażeby nie było świadków tej wielkiej falsyfikacji. Bo gdyby car odzyskał wolność, niechybnie powiedziałby: ja niczego nie podpisywałem, na mnie to wymuszono. A więc okazałoby się, że jest to wielkie, wielkie szalbierstwo. Można by jeszcze parę słów powiedzieć, że w ogóle społeczeństwo w tym czasie było niezwykle rozpolitykowane, niezwykle podzielone. Od końca XIX wieku niezwykle popularny był socjalizm. Nawet wielu duchownym wydawało się, że socjalizm to jest mniej więcej to samo, co Ewangelia. Powszechne braterstwo, równość i miłość wzajemna, że wszyscy mają porówno, jest sprawiedliwie i pięknie. Oczywiście nikt nie mógł się spodziewać, że ci, którzy zrealizują socjalizm w wydaniu bolszewickim, będzie całkowitym przekreśleniem jakichkolwiek norm moralnych, norm ewangelicznych. Ale społeczeństwo rzeczywiście jak gdyby dojrzewało do tego, bo nawet cerkiew, nawet kapłani nie mieli wielkiego autorytetu w społeczeństwie. Cerkiew prawosławną też traktowano jako tak zwaną kazionną. Kazna to wiadomo, że finanse, to jest urząd skarbowy, to jest niejako Ministerstwo Finansów. Cerkiew była finansowana ze skarbonki państwowej i świadczennik, kapłan był też postrzegany podobnie jak policjant. Jeżeli policjant pilnował porządku i donosił swojemu naczelstwu, to prawdopodobnie i baciuszka też donosił, bo on też jest opłacany ze skarbonki państwowej, więc nie mógł się cieszyć taki świeszennik autorytetem wśród ludzi. Także antyklerykalne nastroje były niezwykle, niezwykle rozpowszechnione. Mówi się w tym czasie, że na początku XX wieku rzeczywiście religijność przeżywała wielki kryzys. To znaczy z jednej strony to, co mówiłem, pielgrzymki, klasztory, nowe cerkwie, wspaniałe.
powstawały w różnych miastach, nawet w miastach na terenie Polski. Zdawałoby się, wszystko jest pięknie, ale jednocześnie także powiększały się te nastroje antyklerykalne, świeckie, laickie. No bo skąd miałoby się wziąć tyle milionów przeciwników cerkwi i ceratu? Dlaczego tak nagle ten lud Boży, który cara uwielbiał i za cara ludzie gotowi byli, za wieru cara i ojcieczeństwo, ludzie gotowi byli umrzeć, i to ludzie od Władywostoku aż po Białowieżę, gdzie w Białowieży też widzieli żywego cara. Nikt nie będzie umierać za demokrację, za wolny rynek, za cokolwiek innego, ale za cara, za wieru i ojcieczeństwo ludzie prawdziwie byli gotowi umrzeć. Mimo to nastąpił ewidentny i wyraźny kryzys nie tylko zaufania do cara i do jego wielkiego autorytetu, ale także kryzys zaufania do cerkwi i kryzys pobożności. I powiedziałem już w paru słowach, że można byłoby mówić także i o kryzysie w samej cerkwi, bo była ona skostniała, pozbawiona ducha misjonarstwa. Jak gdyby wszystko odbywało się w taki sposób, jak gdyby urzędnik, taki świerszczennik działał bez żadnego zapału misyjnego. I także Mikołaj Kasatkin, święty misjonarz, skarżył się: od 30 lat czekam, żeby mnie przesłali pomocników, a ich nie ma. Także niewesoła była sytuacja i w szkołach, w seminariach. I Antoni Chrapowicki pisał, że bardzo się źle dzieje, bo mówi, wszystko to spowodowane jest tym, że w carskiej Rosji było tak. Syn świerszczennika musi być świerszczennikiem. To nic, że nie wierzy w Boga, ale i tak będzie świerszczennikiem. Córka świerszczennika i tak zostanie matuszką. Na szczęście pojawiła się możliwość kończenia szkoły, gimnazjum. I to spowodowało, że dzieci świerszczenników, zwłaszcza córki, kończyły bardzo porządne szkoły. A więc ta niezwykle dziwna sytuacja, bardzo zła dla cerkwi, kiedy kapłanem zostaje nawet osoba niewierząca, bo jest synem świerszczennika i syn świerszczennika musi być też świerszczennikiem. I mimo, że zupełnie nie ma chęci do tego. Więc ta sytuacja oczywiście, że jest zła. I ona niestety także i spowodowała to, że wśród rewolucjonistów bardzo wielu było synów duchowieństwa. A więc to była sytuacja bardzo nieciekawa. I tutaj jeszcze dwa słowa o inteligencji. Jeżeli chodzi o inteligencję rosyjską, naturalnie inteligencja obok cerkwi to są tak zwane dwa ośrodki opiniotwórcze. Słucha się baciuszki albo osoby jakiejś wykształconej, nauczyciela, lekarza, sędziego, a więc to jest inteligencja. W Rosji prócz tego za inteligentów uważało się nie tylko kogoś, kto był odczytany, wykształcony, ale kto interesował się losem narodu. Tam niezwykle ważne było, że inteligent powinien być zatroskany o los prostego ludu, powinien im poświęcić życie. I w Rosji uważano, że inteligentem jest właśnie ktoś, kogo cechuje tak zwany mesjanizm socjalny, który dba o lud prosty, traktuje lud jako sól ziemi. Naturalnie inteligencja dzieliła się na takich zwanych zapadników i słowanofilów. W Rosji każda idea, która się wylęgła w umysłach na Zachodzie, natychmiast była przyjmowana i przejmowana. Wszelkie nowinki z Zachodu przychodziły do Rosji i tu natychmiast były przyjmowane, często bezkrytycznie. I tak się zresztą dzieje po dzień dzisiejszy. Nie wszystko, co przychodzi z Zachodu, jest dobre i wypadałoby bardziej starannie przesiewać to. A mimo to rosyjska inteligencja i społeczeństwo też były zdominowane tymi rozmaitymi trendami zachodnimi. Bodaj takim jaskrawym przykładem jest ojciec Siergiej Bulgakow.
On najpierw się interesował socjalizmem, komunizmem i różnymi filozofiami, aż wreszcie stał się świerszczennikiem i potem wybitnym teologiem i zmarł w Paryżu w 1944 roku. I jeszcze parę słów na temat odpowiedzialności zbiorowej. Otóż w roku 1993 i 1995 rosyjska cerkiew prawosławna opublikowała wiele takich artykułów i apeli o zbiorową pokutę za śmierć cara. Udowadniano i przekonywano, że nie tylko bolszewicy, nie tylko zdrajcy wśród generałów, nie tylko zdrajcy wśród arystokracji zawinili i ponoszą odpowiedzialność za śmierć carskiej rodziny, ale wiele ludzi, wiele milionów ludzi swoim milczeniem, swoją pasywnością, swoją milczącą zgodą na tą wielką krzywdę przyłożyła rękę do tej straszliwej tragedii. I oto na przykład w emigracji święty Jan Szanghajski i San Franciski pisał: ciężki to grzech podnieść rękę na pomazańca Bożego, nie pozostanie niepomszczony nawet najmniejszy związek z tym grzechem. Ze smutkiem mówimy: krew Jego na nas i na naszych dzieciach, ponieważ za grzech królobójstwa ponoszą odpowiedzialność nie tylko fizyczni wykonawcy, ale cały naród, który wiwatował po usunięciu z tronu cara, który dopuścił jego poniżenia, areszt i zsyłkę, który pozostawił bezbronnego w rękach oprawców, co samo przez się już zapowiadało jego zgubę. I otóż w 2000 roku, jak wszyscy wiemy, rosyjska cerkiew prawosławna kanonizowała carską rodzinę. Całą siódemkę cara Mikołaja, carycę i pięcioro ich dzieci. Zostali oni włączeni w poczet świętych w charakterze strastocierpców. Jest to bardzo ciekawa definicja, która nie oznacza męczeństwa za wiarę, ale oznacza dobrowolnie przyjętą mękę, pokorną, zgodę na niezasłużone cierpienie w imię wartości chrześcijańskich, jakie się wyznaje. Od cara nikt nie potrzebował, żeby on wyrzekł się swojej wiary prawosławnej. Wszyscy wiedzieli, że był człowiekiem głęboko, głęboko i prawdziwie wierzącym. Ale car Mikołaj, jak chociażby wynika z tego filmu, był oddany wartościom chrześcijańskim. Swoją śmierć on traktował jako ofiarę na ołtarzu dobra narodu. Kochał swój naród i złożył ofiarę ze swojego życia. Absolutnie cierpliwie, bez narzekania, bez uciekania od tej dramatycznego losu, bez uciekania za granicę. Więc strastocierpiec, straści to są męki, a więc ten, który przecierpiał męki, cierpliwie, bez narzekania, w imię swojej wiary, zupełnie nie jako męczennik za wiarę. Oczywiście zginęli także świta, otoczenie cara. Wielu zadaje sobie pytanie, a dlaczego oni nie zostali kanonizowani? Otóż zarubieżna cerkiew kanonizowała i ich. Natomiast rosyjska cerkiew, patriarchat moskiewski, ciągle waha się i zastanawia, bo nie może znaleźć jakiejś właściwej definicji, jak ocenić wierność sług na rzecz swojego pana. Od nich też nie wymagano wyrzeczenia się swojej wiary. Oni umarli z carem tylko dlatego, że byli wierni swojemu obowiązkowi. Ale jak tu znaleźć jakąś definicję, jak nagrodzić kogoś za to, że pozostał wierny danemu słowu. A więc dlatego na razie nie są oni kanonizowani. I otóż, jeżeli chodzi o to powszechne pokajanie, rosyjska cerkiew opublikowała takie dwa ważne dokumenty w 1993 roku i 1998. I istnieje
taki czyn sobornego pokajania w grzechach ruskiego narodu, uchwalonym przez patriarchę Aleksego II. I w tym tekście są słowa w moim przetłumaczeniu na język polski. Panie, zmiłuj się nad nami, obecnie żyjącymi, mimo iż nie przelewającymi krwi pomazańca Twojego, lecz uczestniczącymi w jego duchowym zabójstwie przez gniewne i bluźniercze słowa wychodzące od bezbożnej, szatańskiej władzy. Panie, zlituj się nad nami, którzyśmy uwierzyli obraźliwym podszeptom i wrażym oszczerstwom. Przebacz nam, ślepo powtarzającym słowa szalonej nienawiści i tym samym będącymi współuczestnikami grzechu carobójstwa. Panie, zlituj się nad nami, którzyśmy nadal nie uświadomili, że na naród rosyjski obrócił się gniew Boży. Spadło powszechne przekleństwo za odstępstwo od wiary prawosławnej, za złamanie przysięgi, za wyrzeczenie się, zdradę i zabójstwo swego króla, pomazańca Bożego. Oczywiście są ludzie, którzy uważają, no mnie tam nie było. Ja nie przykładałem w ogóle ręki do zabójstwa carskiej rodziny. Nikt z moich przodków też nie jest winien tej śmierci. Ale mimo to, gdyby tak uderzyć się we własną pierś, to każdy musiałby jednak przyznać, że te słowa, które przed chwilą cytowałem, tyczą się również i jego. Przez całe 70-lecia w Rosji, czy to sowieckiej, w Związku Sowieckim, czy to w obecnej Rosji, bezustannie powtarza się nieprawdę. Nieprawdę o śmierci carskiej rodziny, nieprawdę o Leninie i jego szajce. Nieprawdę się ciągle powtarza o tym, że Związek Sowiecki był wspaniałym krajem i wielkim mocarstwem. Był szatańskim wymysłem. Szatańskim wymysłem i absolutnie, który wyrządził Rosji wielką i nieodwracalną szkodę. Bolszewicy zniszczyli najpierw duchowieństwo, elitę narodu. Najpierw zabili tych, którzy popierali ich na początku marca 1917 roku. Wybili absolutnie tych, którzy podpisywali się pod tymi aklamacjami wierności i hasłami wierności rządowi tymczasowemu, którzy nie chcieli cara i ucieszyli się z jego rezygnacji. A więc następnie śmierć spotkała inteligencję rosyjską, która pomogła bolszewikom dojść do władzy, bo im też nie pasował car, więc otrzymali to, co chcieli. Otrzymali władzę bolszewicką i ci natychmiast zlikwidowali i inteligencję, i arystokrację, nie mówiąc już o carskiej rodzinie, następnie wszystkich tych, którzy kiedyś byli ich sojusznikami. I tak oto, jak to się mówi, rewolucja pożarła swoje dzieci. Radio Ortodoksja.